Otwórzmy Słowo Boże w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Mówił też do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał szafarza, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał go i powiedział: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już więcej nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy szafarz powiedział sobie: co ja zrobię, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co zrobię, żeby ludzie przyjęli mnie do swoich domów, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego Pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien memu Panu? A on odpowiedział: 100 baryłek oliwy. I powiedział mu: weź swój zapis, siadaj szybko i napisz 50. Potem zapytał drugiego: a ty ile jesteś winien? A on mu odpowiedział: 100 korców pszenicy. I powiedział mu: weź swój zapis i napisz 80. I pochwalił Pan niesprawiedliwego szafarza, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata w swoim pokoleniu są roztropniejsi od synów światłości. I ja wam mówię, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze własne? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im: wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają obrzydliwością, jest w oczach Boga. Prawo i prorocy byli do Jana. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa. Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży. A kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży. Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł żebrak. I został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie
i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. I powiedział Abraham: synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas. A on powiedział: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci. Niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych wstał, nie uwierzą. Wspólnym mianownikiem tego fragmentu jest to, że musimy zdać sobie sprawę, że Pan Jezus chciał nas uwrażliwić na to, że to życie tu na ziemi to nie jest wszystko. Jest życie po biologicznej śmierci. I jest to kluczowa zasada, o której powinniśmy pamiętać, że nie to, co dzieje się na ziemi, jest najistotniejsze, ale to, co będzie działo się po przejściu z obecnego stanu do przyszłego stanu. A te rzeczy, które będą działy się w przyszłości, po przejściu z obecnego naszego stanu do przyszłego stanu, są w pełni zależne od tego, w jaki sposób działamy tu i teraz, przed biologiczną śmiercią. I wpierw widzimy, że Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Czyli ma jako słuchaczy żydowskich uczniów, którzy słuchali go i widzieli w tych słowach wyraźne zalecenie dotyczące tego, w jaki sposób mają ludzie dysponować powierzonymi im dobrami. Kto to jest ten, który jest szefem szafarza? Ten pewien bogaty człowiek w tym fragmencie to jest Bóg. I on powierzył generalnie nam ludziom, a w szczególności narodowi Izraela, swoje dobra. I te dobra miały być zarządzane w imieniu tego bogatego człowieka. Jest tutaj pewna trudność, dlatego że widzimy, że został ten szafarz pomówiony o to, że źle zarządza dobrami swojego pana. I to, ten zarzut spowodował, że on postanowił działać. I zadziałał w bardzo ciekawy sposób. Wezwał dłużników swojego pana i zredukował im długi. Od strony ekonomicznej to jest znany mechanizm, gdy ktoś jest bliski niewypłacalności. I wtedy bank mówi: dobrze, jesteś winien 200, widzimy, że nie dasz rady spłacić 200, ale widzimy, że jeśli możesz, to spłać 100, ale spłać natychmiast. I ten mechanizm fachowo nazywa się restrukturyzacją zadłużenia. I tutaj akurat Słowo Boże nie jest podręcznikiem do ekonomii, ale
w tych kwestiach, gdzie dotyka jakichkolwiek kwestii fachowych, zawsze jest to bardzo precyzyjnie, także powala na kolana precyzja Słowa Bożego w tych technicznych rzeczach, gdzie one się w jakikolwiek sposób w tle pojawiają. I tutaj jest także ten mechanizm, który tenże szafarz zastosował wobec dłużników swojego pana. Kłopotem jest to, że ten szafarz niestety był słaby, bo jest powiedziane, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Kopać nie mogę wskazuje nam w sposób przenośny na zakon. Rzymian 8 rozdział mówi wyraźnie, że 8 rozdział 3 wiersz, co bowiem było niemożliwe dla prawa albo dla zakonu, jak jest w Brytyjce, w czym było ono słabe z powodu ciała. Bóg posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Więc widzimy wyraźnie, że to prawo było słabe. Nie było sił, żeby ten człowiek mógł o własnych siłach zarobić. Nie był w stanie uczciwie pracować. I tak właśnie jest z każdym, kto polega na zakonie. Zakon jedynie wykazuje jego niezdolność. Z kolei był to człowiek, który był zbyt dumny, aby poprosić o zbawienie z łaski. Żebrać się wstydził. Nie chciał się uniżyć. Widzimy tutaj dokładny obraz na faryzeuszy. Oni chcieli uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Chcieli uchodzić za tych, którzy dają sobie radę z przestrzeganiem zakonu, z przestrzeganiem prawa, ale nie mieli sił, żeby je wypełniać. Natomiast chlubili się w tym, że zmuszają innych różnymi sposobami do tego, żeby byli podlegli zakonowi i twierdzili, że Bóg ma wobec nich żądanie przewyższające te żądania, które wobec siebie nakładali. I dlatego też można to odczytywać jako zachętę Pana Jezusa, aby oni zaczęli działać bardziej w łasce. Żeby właśnie zaczęli redukować innym ciężary. Nie naruszając zakonu i zobowiązań wobec bogatego człowieka. Nie naruszając ich. Co do zasady, pokazując, że człowiek jest odpowiedzialny wobec Boga, ale aby po prostu, tak jak czytaliśmy na przykład w 14 rozdziale, gdy był chory człowiek na puchlinę, to żeby nie, to prawo nie było tak stosowane bezdusznie, że w sabat nie wolno temu człowiekowi pomóc. To było już przegięcie. I ten właśnie mądry zarządca, dokonując tej redukcji długów, jest obrazem na to, co byłoby dobrze, gdyby faryzeusze uczynili jako pierwszy krok. Oczywiście idealnie by było, gdyby się nawrócili w pokucie do Boga i pojednali się z Nim przez to, że zrozumieliby swoją całkowitą niezdolność. I dalej widzimy, że tutaj jest także pokazana perspektywa, która jest dla nas pouczająca. My mamy dobra od Boga. Wszystko, co mamy, nie należy do nas. Należy do Boga. I jeżeli teraz każdy z nas ma swoje środki w dyspozycji od Boga, to nie są to w istocie nasze środki. To są środki, które Bóg powierzył nam. I mamy nimi obracać tak, żeby jak najwięcej sobie
zyskać własnych dóbr w przyszłości, które są w Chrystusie. Bo to, co jest nasze własne, jest w Chrystusie. A to, co jest tu na ziemi, jest nam tylko na krótki czas powierzone do zarządu. I możemy teraz tą mamoną niesprawiedliwości obracać tak, żeby jak najwięcej pozyskać ludzi dla Pana Jezusa. Dlaczego to jest nazywane mamoną niesprawiedliwości? Bardzo ciekawe zdanie przeczytałem, że prawdopodobnie gdyby człowiek nie popadł w grzech, pieniądz w ogóle nie zostałby wynaleziony. W przypadku braku grzechu pieniądz nie byłby zupełnie potrzebny. I to właśnie jest jednoznaczne, że ten pieniądz sam co do siebie jest teoretycznie neutralny, ale w rzeczywistości po pierwsze powstał jako wyraz braku zaufania jednego grzesznika względem drugiego grzesznika, a po drugie bardzo często pieniądz jest używany do złych rzeczy. Słowo Boże mówi, pieniądz umożliwia wszystko. I niestety człowiek tych możliwości wszystkiego używa raczej ku grzechowi niż ku chwale Bożej. Natomiast do nas, jako tych, którzy znamy bogatego człowieka, jako naszego Boga Ojca w niebie i chcemy Jego dobrami zarządzać tak, jak On sobie tego życzy, to powinniśmy wziąć sobie do serca właśnie to, że mamy zyskiwać sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości. Swój czas, swoje środki, swoje pieniądze przeznaczać na pozyskiwanie ludzi dla Pana Jezusa. Wtedy można powiedzieć obrazowo, po przejściu do chwały, po śmierci, przywita nas duża grupa ludzi, którzy powiedzą, to Ty nas tutaj zaprosiłeś. Użyłeś swoich środków i pozyskałeś nas i dlatego jesteśmy w niebie. Inaczej? Kto wie? Jeśli nie ma tego, kto głosi, to jak mają uwierzyć, mówi list do Rzymian. Więc tutaj jest wyraźnie pokazane, że my mamy tą odpowiedzialność, żeby tych ludzi pozyskiwać mamoną niesprawiedliwości. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim jest wierny, mówi 10 wiersz. A kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy i w wielkim jest niesprawiedliwy. Te najmniejsze rzeczy to są te właśnie rzeczy, które znamy jako rzeczy materialne. A te wielkie rzeczy są rzeczami duchowymi. Bardzo łatwo jest być wiernym w rzeczach małych. Natomiast bardzo trudno jest udowodnić sobie lub komuś, że jest się niewiernym w rzeczach dużych, bo one są niewidzialne i dopiero w niebie będzie widać, czy ktoś był lub nie był wierny. Judasza będzie w niebie brakować, a czytaliśmy o nim dzisiaj, że on pocałunkiem wydał Syna Człowieczego. Ale gdyby Judasz jako niezbawiony przebywał wśród uczniów i wydałby go Pana Jezusa ktoś inny, to ten nieszczęsny człowiek też nie byłby w niebie, bo on nie uwierzył. Jest powiedziane, że ponieważ był złodziejem, sprzeniewierzano to, co wkładano, więc on był kimś w rodzaju od pomocy biednym wśród apostołów i on generalnie kradł. Tam było powiedziane, ponieważ był złodziejem, sprzeniewierzał to, co było włożone. I tutaj widzimy, że on w tej małej rzeczy był niewierny i w tej wielkiej też zawiódł. I też jest bardzo ważna rzecz, którą Pan Jezus tu nam kładzie przed oczy. Jeśli więc niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy to, co prawdziwe? Rzeczywistością jest Chrystus, mówi
List do Kolosan. To, co prawdziwe, mamy w niebie. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Nasz skarb jest w niebie. Tam, gdzie jest to, co jest wieczne, a nie to, co chwilowe. Więc jeżeli ktoś nie ma tam swojej własności, to nie ma siły, żeby tu na ziemi dobrze zarządzać tymi małymi rzeczami. Jeśli ktoś w niebie ma własność, to rozumie, że te rzeczy, które są tu, nie mają żadnej wartości przed Bogiem. Nie będą one w żaden sposób przydatne w niebie. I nagim się wyszło z łona matki i nagim będzie się skonsumowanym przez robaki, jeśli chodzi o ciało. Więc jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze własne? Znowu tu jest powtórzona ta sama myśl. Cudze, czyli to, które należało do Boga, należy do Boga, bo pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają, Psalm 24, więc to jest nie nasze, to jest pańskie, co tutaj mamy. Więc jeśli w tym nie bylibyśmy wierni, to wtedy brak tej wierności przełoży się tym, że uszczuplamy lub wręcz całkowicie pozbawiamy się tego, co mogłoby być nam dane jako nasze własne w niebie. W niebie ja własność mam, jest taka pieśń, która też podkreśla tą zasadę. Oczywiście własność w niebie to jest przede wszystkim, kto ma syna, ma życie, mam syna, jestem w posiadaniu gwarancji zbawienia. Ale oprócz tego jest też wiele innych elementów, które są obiecane. Mieszkania w domu Ojca. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze znikome ciała w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że ta własność nasza nie jest tu na ziemi. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. To są słowa, które Pan Jezus tutaj wyraźnie kładzie przed nasze oczy jako taki element rozdzielający. Żaden sługa nie może mieć dwóch etatów. Jeden dla diabła, drugi dla Boga. Nie da się. Ci pracodawcy obaj podkładają nam do podpisania klauzulę o braku konkurencji, o zakazie konkurencji. Może ktoś nie wie, co to jest. W firmach obecnie się takie coś po prostu praktykuje, że jeżeli przychodzi pracownik i chce się zatrudnić, to oprócz umowy o pracę jest klauzula o zakazie konkurencji. I taki pracownik czasami nawet po zwolnieniu z danej pracy przez rok czy przez dwa nie może pracować w konkurencyjnej firmie. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o nasze działanie jako słudzy Boga, nie będziemy nigdy zwolnieni. I albo jest się sługą diabła, albo sługą Boga. Nie można służyć jednemu i drugiemu, bo to się zwyczajnie nie uda. I zresztą nie jest w naszym interesie, żeby służyć dwóm panom. Wtedy albo jednym gardzimy, albo drugim. Nie możemy służyć Bogu i nie możemy służyć równocześnie mamonie. Słuchali tego wszystkiego również faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. Te słowa były kierowane do uczniów, ale widocznie były one mówione na tyle jasno i głośno,
że stojący prawdopodobnie niedaleko faryzeusze słyszeli te rzeczy. Bo jest powiedziane, że oni tego słuchali, przysłuchiwali się. Było to nie do nich skierowane, ale mieli na ten temat wyrobione negatywne zdanie. Byli, jak tu jest powiedziane, chciwi. Słowo Boże mówi, że chciwość to bałwochwalstwo. Mamy się wystrzegać chciwości, która jest bałwochwalstwem. I widać, że ten element bałwochwalstwa powodował, że śmiali się z prawdziwego Boga. Bo Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, a ci faryzeusze śmiali się ze swojego Stwórcy. Jakiż to jest upadek. Zawsze tak jest, że jeżeli którejś zasady ze Słowa Bożego mamy w lekceważeniu, to swoim życiem naśmiewamy się ze swojego Stwórcy. Tu nie chodzi o mowę ust, tylko chodzi o mowę ciała i o mowę życia. Mowa ciała jest bardzo istotna w komunikacji. I oni właśnie przez tą chęć służenia bałwanowi mamony, bo byli chciwi, ośmielili się śmiać z Boga. Pan Jezus, tak jak Słowo Boże mówi, że mądry nie zważa na obelgę, przeszedł nad tym do porządku i powiedział im: wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. Skierował ich myśli, tych złych, zepsutych ludzi, na ich serca. Wiemy, że niektórzy z faryzeuszy nawrócili się później i nawet dokonywali już później działania w wierze, jak na przykład ten, który poprosił o ciało Pana Jezusa, czy też Nikodem. Nie wiemy, czy oni byli w tym gronie tych naśmiewających się tutaj faryzeuszy, ale to nie jest tak, że jakaś grupa ludzi jest już od razu zapieczętowana do piekła, nawet jeżeli obecny ich stan jest beznadziejny. Dlatego, że zbawienie jest z łaski. Nawet jeżeli mamy tak obrzydliwego faryzeusza, jakim był Szaweł, mordujący uczniów Pana Jezusa, kłamiący i oszukujący w celu zgładzenia Stefana, Szczepana, to mimo to Bóg go z tego wyrwał i doprowadził do pokuty i Szaweł stał się Pawłem. Więc tutaj Pan Jezus doskonale wie, że musi się odwołać do tego, że Bóg zna ich serca. Ludzie czasami robią rzeczy, które są rzeczami na pokaz. Które są rzeczami, które są po to, żeby inni dobrze o tych ludziach myśleli. I właśnie faryzeusze, którzy byli chciwi, robili prawdopodobnie biznes z religii, naśmiewali się z Boga. Oni mają tutaj położone przez Pana Jezusa, że Bóg zna ich serca. I Bóg zna nasze serca. Bóg zna serce każdego z nas. Bóg miłuje prawdę skrywaną na dnie duszy. I nie jest to tak, że może ktoś przed ludźmi uchodzić za sprawiedliwego, przybierając pozór sprawiedliwości, pozór religijności, pozór pobożności, a Bóg się da oszukać. I dlatego Pan Jezus tu kontynuuje. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga. Bardzo często ludzie niewierzący mówią, co ludzie powiedzą. To jest dla nich ważne. Co ludzie powiedzą na to, że ja nie chodzę na przykład w pewne miejsca? Co ludzie powiedzą, że ja nie święcę koszyka? Co ludzie powiedzą, że nie posłałem dziecka do komunii?
co ludzie powiedzą i można wstawiać różne dziwne rzeczy. Co ludzie powiedzą? Jest to zasada, która nie jest w ogóle w oczach Boga akceptowalna. W oczach Boga akceptowalne jest jedynie to, czy twoje serce, czy moje serce jest szczere wobec Boga. Czy jest to serce nastawione na to, żeby się Jemu podobać? Prawo i prorocy byli do Jana. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Widać, że Pan Jezus sygnalizuje tutaj zmianę zasad panujących, zmianę reguł. Do Jana Chrzciciela było prawo i prorocy. A później następuje zmiana. Odtąd jest głoszone Królestwo Boże i każdy się do Niego gwałtem wdziera. Całkowicie nowe reguły. Prawo i prorocy są do Jana, a od Jana Chrzciciela jest Królestwo Łaski Bożej. Królestwo, w którym jest Król Pan Jezus Chrystus i ten, który wierzy w Jezusa, ma życie wieczne. Każdy się do Niego gwałtem wdziera, wskazuje nam między innymi na przykład na cudzołożników, czy celników, czy grzeszników, którzy mimo nastawionych licznych utrudnień przez faryzeuszy nie wstydzili się żebrać. Wiedzieli, że nie mają sił kopać, ale wiedzieli, że mogą do Boga wołać i Bóg jest bogaty w odpuszczenie. Nie wstydzili się żebrać. Oby nikt z nas nie wstydził się żebrać, bo kopać z nas nikt nie ma siły. I łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa. Pan Jezus wyraźnie o tym mówi, że nie wolno niczego z zakonu naruszać, z zakonu, czyli z prawa mojżeszowego. Ono było nadane w określonym celu, określonej grupie ludzi, w określonych warunkach i w określonym celu. Nie wolno do tego nic dodawać. Nie można powiedzieć, że na przykład 10 przykazań obowiązuje Polaka. Nie obowiązuje. Nie wolno powiedzieć, że Polak ma przestrzegać sabatu. Nie, nie jest Żydem. Było to nadane tylko i wyłącznie tym, którzy są potomkami Jakuba. Tylko i wyłącznie tym, którzy żyją na terenie Kanaanu. Oczywiście w zakonie wyrażają się pewne moralne zasady, które są przez całe Pismo również potwierdzone w Nowym Testamencie i to, co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z Pism pociechę mieli i wzmocnienie na naszych drogach. Jeżeli coś było obrzydliwością w zakonie, warto sprawdzić, czy nie dotykało to jakiejś zasady, którą Bóg co do zasady ma jako obrzydliwość, bo wtedy wiadomo, że dalej Bóg się tym samym brzydzi, jeżeli brzydził się tym, dając jakiś przepis zakonu. Natomiast jeżeli są to elementy, które są niepotwierdzone w Nowym Testamencie, niewidoczne w kolejnych zaleceniach apostołów, to zasada jest bardzo prosta. To, co jest ważne, jest jasne. To, co nie jest jasne, nie jest ważne. Bo Bóg nie jest kimś, kto chce z nas zrobić gnostyków. Takich, którzy znają jakieś skryte tajemnice i wynoszą się nad innych ludzi. Nie. Słowo Boże jest taki amen. I głupi na prostej drodze Bożej nie zbłądzi.
Zatem jeżeli coś jest dla Boga ważne, Bóg zatroszczył się o to, żeby było w prosty, jasny sposób wyrażone w pismach Nowego Testamentu, a nie jedynie gdzieś ukryte. I tutaj Pan Jezus bardzo ciekawą myśl poddaje, mówiąc o tym prawie. Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży. A kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży. Dlaczego akurat ten element Pan Jezus podtrzymał, pokazał, uwidocznił? Ten element dalej jest w czasach łaski prawdziwy. Małżeństwo było przed zakonem, małżeństwo było opisane w zakonie i małżeństwo jest po zakonie. Hebrajczyków list mówi, że łoże małżeńskie ma być nieskalane, gdyż cudzołożników sądzić będzie Bóg. I to jest powiedziane już wtedy, kiedy zakon nie obowiązuje, bo pod łaską ta reguła dalej jest prawdziwa. Można też powiedzieć o tym, że akurat te słowa bardzo mocno kojarzą się z grzechem żydostwa co do zasady, bo jest powiedziane, że ci ludzie, którzy mieli przestrzegać zakonu w ziemi Kanaan, są nazwani w księdze Ezechiela cudzołożnicą. Więc w tym momencie jest to sytuacja, która wiąże się z problemem ludu żydowskiego. Oni są nazwani cudzołożnikami. Są powiązani z tym grzechem. Ale również w codziennym życiu wiemy, że ten grzech był przez tychże faryzeuszy w sposób taki, który widzimy na przykład w Jana 8, gdy złapali kobietę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. I oni ją przyprowadzili do Pana Jezusa, żeby On powiedział, co z nią zrobić, bo prawo każe ją taką ukamienować. Jeżeli tamtą sytuację weźmiemy pod uwagę, to widać, że ten grzech w jakiś sposób był przez tych ludzi wyjątkowo źle rozumiany, bo cudzołóstwo to nie jest coś, co można jednoosobowo popełnić, a oni przyprowadzili kobietę. Mało tego, zakon mówił wyraźnie, że jeżeli to stało się, że doszło do zbliżenia między niezamężną parą poza miastem, to karę ponosi tylko mężczyzna. A więc jeśli to jawne cudzołóstwo odbyło się w mieście, to gdzie mężczyzna był oprócz tej kobiety? Wyraźnie byli niesprawiedliwi w tym grzechu. Natomiast jeśli działo się to poza miastem, to kobieta nie powinna w ogóle być przyprowadzona, tylko sam mężczyzna, który z nią cudzołożył. Ewidentnie ten grzech był przez tych ludzi jakoś mocno eksponowany i być może dlatego Pan Jezus to tutaj przytacza. Więc mogą być dwa powody. I ten powód związany z tym, że cały Izrael stał się cudzołożny jako tenże szafarz, jak najbardziej tutaj pasuje w kontekście, że oni stali się niewierni Bogu. Dokonali duchowego cudzołóstwa. 19 wiersz zaczyna kolejny fragment tej wypowiedzi. Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Czy Bogu się nie podoba ucztowanie? Hiob, który był przed zakonem, 29 rozdział, 12 wiersz, pokazuje, nam człowieka, który ucztował bardzo często.
ale nie zapomniał o bardzo ważnej rzeczy, która też jest przez Jakuba powiedziana. Prawdziwą pobożnością jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I tutaj Hiob z kolei o sobie wydaje świadectwo, 29 rozdział, 12. Bo wybawiałem ubogiego, gdy wołał, sierotę oraz tego, który nie miał pomocnika. Byłem ojcem ubogich, a sprawę, której nie znałem, badałem, czyli nie opierał się na plotkach. Kruszyłem szczękę niegodziwca, a z jego zębów wydzierałem łup. I właśnie Hiob był kimś, kto był bogaty. I ubierał się na pewno przyzwoicie. I wiemy, że w pierwszym rozdziale, gdy wprowadza Słowo Boże nam postać Hioba, jest powiedziane, że ucztował. I Bogu wcale to nie przeszkadzało. Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę, każdy w swoim domu, w ustalonym dniu. Posyłali po swoje trzy siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. A gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał i poświęcał ich. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob, może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. Więc to nie sedno jest tego takie, że on był bogaty, bo niestety głosiciele fałszywej Ewangelii mówią, że on poszedł do piekła dlatego, że był bogaty. Nie, nie dlatego poszedł, że był bogaty. On poszedł do piekła dlatego, że był niewierzący. Nie wierzył w Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I nie miał Ducha Świętego, który by go uzdolnił do tego, żeby Łazarzowi, który jako żebrak leżał u jego wrzód owrzodziały, żeby temu człowiekowi udzielić pomocy. Ten Łazarz nie leżał gdzieś w Indiach. On leżał pod jego domem, u jego wrót. I ten Łazarz pragnął nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Pragnął nasycić się, ale nie jest tu powiedziane, że mu nie dawano. Natomiast to, że pragnął się nasycić okruchami, wskazuje na to, że niestety prawdopodobnie nawet do tego miał utrudniony dostęp. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Był nękany przez nieczyste zwierzęta, przez psy. Jakaż bardzo przykra sytuacja. Ten człowiek na ziemi nie miał nic, ale nie dlatego został zbawiony. Został zbawiony, bo wierzył w Pana Jezusa jako Zbawiciela. Był narodzony na nowo. Miał życie z Boga. I umarł żebrak i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. I tutaj jest powiedziane wyraźnie, że umarł też bogacz i został pogrzebany. Jakaż zmiana losu. Zbawiony człowiek zaniesiony przez aniołów do nieba, do miejsca, gdzie jest Abraham. A bogacz został po prostu pogrzebany. To, o co dbał za życia, czyli o swoje ciało, zostało złożone do grobu i zgniło. Jego majątek został podzielony między jego spadkobierców, a być może był tak samolubny, że nawet nie miał dzieci i został po prostu gdzieś rozdysponowany w dziwne miejsca. Nie wiemy. Wiemy, że wszystko, co miał bogacz, co myślał, że miał, przepadło.
a będąc w piekle i cierpiąc męki. Jest wyraźnie powiedziane, że był w piekle, cierpiąc męki. Po śmierci jest się świadomym. Życie duszy nie jest naruszane przez śmierć ciała. Śmierć to jest oddzielenie ciała od duszy i ducha. To nie jest coś, co ludzie według materialistycznego punktu widzenia próbują włożyć w słowa śmierć, że to jest jakiś koniec. Nie. Śmierć to jest w zasadzie początek. Teraz jesteśmy w blokach startowych. Po śmierci dopiero zaczyna się to, co będzie się działo przez całą wieczność. Więc w tym momencie widzimy, że on był w piekle i nie jest powiedziane, że było mu ciepło. Jest zwrócona uwaga, że cierpiał męki. Cierpiał męki. Ludzie się naśmiewają z piekła, mówiąc, że tam jest nieustająca impreza. I że jest ciepło. I że są różnego rodzaju walory, które oni uważają za atrakcyjne. Nie jest tak. Jest tak, jak tu jest napisane w Słowie Bożym, że tam, kto trafi, cierpi męki. I jest się świadomym. I szokujące jest, ile ten człowiek, który trafił do piekła, widział. Nie można powiedzieć, że to jest nieświadomy sen. On miał ogromne ilości wiadomości. Jego mózg był złożony w grobie i zjedzony przez robaki, ale jego intelekt działał na pełnych obrotach. Podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Czyli widać, że taka istota, która jest pozbawiona ciała, jest w piekle i widzi z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Objawienie, rozdział 6, też nam pokazuje, że są dusze leżące pod ołtarzem. I co ciekawe, to jest objawienie 6 rozdział. Tak, i to jest okolice 10 wiersza. Gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołały te dusze donośnym głosem: jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę. Więc nasze wyobrażenie na temat duszy jest ograniczone. Nie ma w piśmie za dużo powiedziane. Natomiast widać, że ta dusza widzi, ta dusza ma język, który można zwilżyć wodą, ta dusza jest w stanie być świadoma i rozmawiać. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taką pewną analogię, że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i na podobieństwo ręki jest przez człowieka wymyślona rękawiczka. Oczywiście ręka w żaden sposób nie jest podobna do rękawiczki, ale rękawiczka jest tak stworzona, że może mieć w sobie rękę. I teraz jeżeli człowiek jest na podobieństwo Boga, to wcale nie znaczy, że to jest jeden na jeden kopia. Natomiast jest tak zbudowany przez Boga, żeby ten Bóg mógł mieszkać w Chrystusie i być wewnątrz człowieka. Bo tak jest powiedziane, że Chrystus w nas, nadzieja chwały. I tutaj ewidentnie widzimy, że jest to świadomy człowiek, który po śmierci widzi, cierpi, podnosi oczy i woła.
Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. Jest to straszna rzecz. Słowo Boże mówi wyraźnie, że ogień płomienisty będzie tam płonął na zawsze, na wieki wieków. I nie będą mieli wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy tam trafią. Że piekło jest zgotowane diabłu i jego aniołom, nie ludziom. Diabeł i jego aniołowie tam trafią w pierwszym rzędzie i są tam warunki nieludzkie, bo są to warunki przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ludzie, którzy żyją dla mamony, dla diabła, tam trafią niejako przy okazji. To też pokazuje łaskę naszego Pana, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Tak bardzo chce, żeby wszyscy byli zbawieni, że dał swojego jedynego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I tak bardzo chce, aby wszyscy byli zbawieni, że dla niezbawionych nawet nie przygotował miejsca na wieczność. Oni będą wrzuceni jako dodatek do diabła i jego aniołów. Gdyby okazało się, że wszyscy są zbawieni, bo wszyscy uwierzyli, to nie byłoby marnotrawstwa, nie byłoby pustego jakiegoś specjalnego miejsca kaźni dla ludzi, bo takiego nie przygotował Bóg. Bóg przygotował piekło diabłu i jego aniołom, nie ludziom. To udowadnia, że Bóg przed wiecznością nie wyznaczył niektórych ludzi na potępienie, jak to mówią niektóre złe nauki. Nie, Bóg wybrał nas przed założeniem świata w Chrystusie i nie ma czegoś takiego jak podwójna predestynacja, czyli że jednych wybrał do piekła, a drugich wybrał do nieba. Nie, Bóg w wolny sposób każdemu daje ofertę. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie jest to taka sytuacja, że z tyłu ma skrzyżowane ręce, bo wie, że ten człowiek jest wybrany do piekła i głosi mu Ewangelię. To by było obrzydliwe tego typu myślenie. I to, że nie ma specjalnego miejsca dla potępionych, tylko jest to miejsce dla diabła i jego aniołów, udowadnia to nam dodatkowo. A teraz on, czyli Łazarz, doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest wielka, utwierdzona przepaść. Aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas też nie mogli. Widać wyraźnie, że po śmierci już się nie da nic zmienić. Jest wielka przepaść między dwoma grupami i nic nie jest w stanie przepuścić ani jednej duszy, ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest to całkowicie niemożliwe. Więc wszystkie modlitwy za zmarłych są bez sensu. Wszelkie różnego rodzaju aktywności ludzi, którzy coś chcą zrobić dla zmarłych, nie mają najmniejszego sensu. To jest strata czasu. Bezużyteczne działanie. Wszystkie środki powinny być używane dla żywych, a nie dla tych, którzy już odeszli, bo nic nie jest w stanie zmienić ich stanu. I bardzo ciekawa rzecz tutaj się dzieje. Ten człowiek, trafiając do piekła, założył towarzystwo misyjne. A on powiedział: proszę cię więc, Ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Jest to przypadek, gdy ten człowiek wysyła misjonarza. Oczywiście nie jest to możliwe, żeby ten misjonarz wyruszył w ewangelizacyjną podróż, ale zobaczmy, że on nabrał ochoty do ewangelizowania świata. Tylko stało się to trochę za późno. Już trafił do piekła.
Gdyby tych pieniędzy użył na głoszenie Słowa Bożego troszkę wcześniej, to tak jak ten szafarz z pierwszej części, zyskałby mamoną niesprawiedliwości wielu przyjaciół. Ale tutaj jest już na to za późno. Mam bowiem 5 braci, niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Chciał, żeby uratować tych 5 braci. Ale oczywiście to jest niemożliwe. Łazarz nie mógł pójść na tą misję. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś z tamtej strony do nas przyszedł. Często w internecie pojawiają się takie świadectwa. Są to fałszywki, że ktoś był umarły i wrócił. Nawet 2 tygodnie temu chyba taki człowiek do mnie napisał na Facebooku, że on wszystko wie, bo on umarł i teraz już wrócił i że ja mam go słuchać, bo on przecież wszystko wie. No więc Słowo Boże oczywiście mówi wyraźnie, że Łazarz nie mógł przyjść, głosić. Jest to niemożliwe. I tak samo nie wierzmy w takie różne zmyślone opowieści, bo Słowo Boże przestrzega nas, że różnego rodzaju bajeczki będą opowiadane, aby zwieść o ile można i wybranych. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś stamtąd przyszedł i zwiastował. Po prostu to jest wykluczone. I dalej widzimy, lecz Abraham mu powiedział, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To jest prosta zasada. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. To Bóg decyduje, jakie daje środki do poznania Go. Jakaż to wielka łaska, że On w ogóle dał nam Słowo Boże. Przecież równie dobrze po grzechu Adama mógł powiedzieć, bez stracenia niczego, bez stracenia czegokolwiek ze swojego majestatu i swoich cech, mógł powiedzieć, mam was w nosie, zgrzeszyliście, gincie, zasłużyliście na to. Ale Bóg w wielkim miłosierdziu posłał proroków, mamy Słowo Boże, które jest nieomylne, które znamy jako Biblię. Mamy 66 ksiąg, mamy kilkudziesięciu, cały obok świadków, każdy piszący w innym czasie, w inny sposób, a jednak to samo świadectwo o Bogu. I oni są jednomyślni, bo Bóg właśnie darował Słowo Boże, aby nie rozumieć więcej niż napisano, aby trzymać się tych zaleceń. I niestety ten bogacz tego nawet w tamtym miejscu nie zrozumiał. On powiedział, nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. Nieprawda, to tak nie działa. I właśnie tutaj mówi Abraham, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych wstał, nie uwierzą. I cóż za ironia. Chwilę później inny Łazarz, brat Marii i Marty, umarł i został wskrzeszony przez Pana Jezusa. Już cuchnął, a mimo to został przywrócony do życia. A oni nie uwierzyli, lecz myśleli o tym, żeby tego Łazarza zamordować. Czyli jest wyraźnie potwierdzenie tych słów, że jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z martwych wstał, nie uwierzą. To jest dla nas lekcja, żebyśmy nie szukali nowych metod, które chwycą ludzi za serce, jakoś ich sprytem przekonają do uwierzenia w Pana Jezusa, albo poszukiwali jakichś dowodów naukowych na prawdziwość Słowa Bożego, albo tego typu różnych rzeczy. Oczywiście warto znać fakty, które potwierdzają prawdziwość Słowa Bożego. Warto w czasie, gdy cały świat mówi, że Ziemia jest płaska, wziąć sobie Słowo Boże i przeczytać, że Ziemia jest kulą. Bo tak mówi Słowo Boże, że jest okrąg Ziemi i że jest to kula.
warto w czasach, gdy mówili naukowcy, że Ziemia jest płaska i oparta na jakichś słoniach czy różnych bzdurach, wziąć Hioba i przeczytać, że Ziemia jest zawieszona na niczym. Czyli, że porusza się w przestworzach i nie ma jakiegoś punktu podporu typu słonie, dinozaury czy inne wymyślone przez ludzi wynalazki. Warto ufać Słowu Bożemu, bo ono zawsze jest prawdziwe i nawet jeżeli cały świat ma inny pogląd, to Słowo Boże jest ponad tym. Jest uderzające to, jak precyzyjne jest Słowo Boże i jak możemy mu ufać, ale moc jest w Słowie Bożym. W Słowie proroków i w Słowie apostołów, w Słowie, które przekazał nam Bóg przez właśnie Jego wiernych sług. Nie w metodach, które jakieś są podchwytliwe. Te metody, które stosowali apostołowie, są nadal wystarczające. Dać świadectwo prawdzie. To wystarczy. Słowo Twe to duch i życie, zesłane na świat poczopicie, przewieczny Boże stoi nią. Dziś yeah.
wierni w małym, wkrótce już bym.